Kolego? Otworzysz drzwi? Nie wiem, jak możesz spać w ciągu dnia. To nie jest normalne. Pojęcie względne. Po nocnym dyżurze człowiek pada z nóg. Cześć, Gray. Miło było cię poznać. Myślisz, że w tym stanie ci ucieknie? Tak czy inaczej jest więźniarką. Długo będzie podłączona do tej maszynerii? Do rana. Mają pobrać od niej rogówki. Smutne. Ktoś dostanie jej oczy. Są różnego koloru. Przestań. Wolałbym nadal być ślepy. Rozmawiałeś z nią kiedyś? Tak, to miła kobietka, która zabiła gliniarza. Skończyłaś? Nie słyszałeś o dawaniu ludziom drugiej szansy? Jak skończę służbę, może skoczymy na cmentarz i zaczniemy od nowa. Chętnie. Słodkich snów. Dziwna dziewczyna. Czynnik psi. Ewolucja to stopniowa adaptacja żywych organizmów do świata, w którym żyją. Załóżmy jednak, że proces ten został odwrócony i przyspieszony. W sprawie numer 567-212 pracownicy biura musieli zmierzyć się z fenomenem sprzecznym z prawami natury. Ofiara to 60-letnia Gray Cold. Została tu przewieziona z zakładu karnego. Za co się działo? Dostała dożywocie za zamordowanie policjanta. Leżała w skrzydle zamkniętym. Uważano ją za niebezpieczną?
Takie są przepisy. Pilnowano jej przez całą dobę. Strażnik doznał obrażeń podczas ataku. Też mi strażnik. Zabójca ją zaszlachtował i zniknął bez śladu. Nigdy nie lubiłem widoku krwi. Byle to nie była moja. Matt Prager. Ed Baines, pracuje tu. Lindsay Donner. Dziękuję za rychłe przybycie. To pokój pani Colwood? Tak. Wielka szkoda. To była miła kobieta. Jak na zabójczynię gliniarza. Czemu tu trafiła? Miała żółtaczkę typu C i marskość wątroby. Wkrótce po tym, jak ją przyjęliśmy, miała udar i zapadła w śpiączkę. Podłączyliśmy ją do aparatury. Nie odzyskała przytomności. Ktoś ją odwiedzał? Była jedną z tych osób, o których nikt nie pamięta. Tylko pielęgniarka czasami z nią rozmawiała. A rodzina? Ma córkę, Mary. Podpisała zgodę na odłączenie od aparatury. To musiała być dla niej trudna decyzja. Nie sądzę. Nigdy jej nie odwiedziła. Tu są rzeczy osobiste, Gray. Wszystko się zgadza. Biblia, ubrania, okulary. Tylko tyle po niej zostało. Będzie nam potrzebna historia choroby, pani Colwood. Naturalnie. Proszę liczyć na naszą pomoc. Nikt nie wchodził do pokoju przed napaścią? Tylko pielęgniarka i strażnik. Ktoś musiał tam być. Gdzie strażnik? Na górze. Ma lekkie wstrząśnienie mózgu. Porozmawiaj z nim. Pogadam też z pielęgniarką. Załatw kopię nagrań z kamer. Dobrze. Co możesz o niej powiedzieć? Napastnik zabrał wszystko poza skórą, narządy, tkankę mięśniową, szkielet. Zabrał list, zostawił kopertę. Dlaczego? Toksyny w szczątkach wskazują na chorobę wątroby. Została nie tylko wypatroszona, ale też spalona na skwarkę. Nie ma żadnych śladów po ogniu. Może nastąpiło samozapalenie. Podobno wytwarzana jest przy tym bardzo wysoka temperatura. A krwawe ślady stóp? Ta kobieta została zamordowana. To moje. Słucham? Baines powiedział, że to rzeczy mojej mamy. Mogę? Proszę. Jestem Lindsay Donner. Pomagam szpitalowi ustalić, co się stało z pani mamą. Wie pani, jak umarła? Tak, została zaatakowana. Jest pani dziennikarką? Pracuję w biurze dochodzeń i badań naukowych. Ktoś życzył pani matce śmierci? Poza mną? Słucham?